uzyskamy informację o podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, wprowadzimy całość zadania. Całość zadania to jest 3 200 000 zł. Po tych zmianach w budżecie naszym mamy zwiększony deficyt, ponieważ dochodów mamy na 208 138, a wydatków na 1 051 000. Deficyt po tych zmianach prognozowany oczywiście wynosi 1 619 435 zł 10 groszy. To by były zmiany, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie budżetu gminy. Z tą uchwałą wiąże się również uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i prognozy długu gminy Godzianów. Ta uchwała obejmuje lata do 2030 roku, czyli do 2030 roku mamy rozłożony dług gminy Godzianów. I tam też ujęte są analogicznie jak w budżecie wszystkie te kwoty, tak? Czyli prowadzone są dochody, prowadzone są wydatki. Po tych zmianach mamy też ten nowy deficyt i nową planowaną kwotę długu. Jeżeli chodzi o załączniki do tej uchwały, to jest dochody, wydatki. Zmieniły nam się zadania inwestycyjne, więc jest też ten załącznik, przychody, rozchody, bo zmienił się deficyt. Zmieniły się również wydatki w ramach programów realizowanych ze środków unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o przeczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Godzianów w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litera D oraz litera I artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214, artykułu 215, artykułu 222, artykułu 235, artykułu 236, artykułu 237, artykułu 239, artykułu 258 oraz artykułu 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Godzianów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3a. Zestawienie zadań inwestycyjnych do uchwały nr 17 łamane przez 106 łamane przez 19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku, które otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 619 435 zł 10 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1 619 435 zł 10 groszy. Paragraf 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 5. Przychody i rozchody budżetu gminy Godzianów w 2020 roku do uchwały nr 17 łamane przez 106 łamane przez 19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na punkt 1. Składek zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 497 tysięcy złotych. Punkt 2. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 215 tysięcy złotych. Punkt 3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 700 tysięcy złotych. Paragraf 7. Dokonuje się zmian w tabeli nr 6. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w rodzinie na 2020 rok do uchwały nr 17 łamane przez 106 łamane przez 19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 6. Dokonuje się zmian w paragraf 8, przepraszam. Dokonuje się zmian w tabeli nr 11. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok do uchwały nr 17 łamane przez 106 łamane przez 19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku,
które otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 10. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Godzianów oraz na tablicy ogłoszeń. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 19/124/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr 17/107/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Godzianów na lata 2020-2023. No i tutaj pani skarbnik nam omówiła ten projekt uchwały, więc może jakieś tam dodatkowe pytania? Nie ma. W takim razie proszę o przeczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Godzianów w sprawie zmiany uchwały nr 17/107/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów na lata 2020-2023. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 229, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Postanawia. Paragraf 1. Zmienić załącznik nr 1 do uchwały nr 17/107/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Godzianów na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Zmienić załącznik nr 2 w sprawie wykazu przedsięwzięć Gminy Godzianów na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 19/125/20 w sprawie zmiany uchwały nr 17/107/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów na lata 2020-2023 została przyjęta jednogłośnie. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, serdecznie witam panią Ewę Starzec, urbanistę. Panią poprosimy o głos. No i serdecznie witam też panią Beatę Dyszhałę, przedstawicielkę naszej lokalnej medii. A teraz kolejny punkt porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do uchwały nr 17/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2020. Projekt uchwały został omówiony na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Komisje zaopiniowały go pozytywnie. Czy są dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o przeczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy w Godzianowie w sprawie uchwalenia zmian do uchwały nr 17/109/19 z dnia 30 grudnia
2019 roku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykułu 10 ust. 1, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy Godzianów uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 19/126/20 w sprawie uchwalenia zmian do uchwały nr 17/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie. I ostatni projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe prowadzenie sprawy pana Roberta Nowakowskiego. Uzasadnienie zostało przedstawione przez pana Marka Białkowskiego, przewodniczącego komisji skarg i wniosków. Czy są może jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego o przeczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Godzianów w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe prowadzenie sprawy pana Roberta Nowakowskiego. Na podstawie artykułu 228, artykułu 229 ust. 3 i artykułu 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z artykułem 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Godzianów uchwala co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Skargę w sprawie przewlekłego prowadzenia sprawy złożoną przez pana Roberta Nowakowskiego uznaje się za bezzasadną. Punkt 2. Odrzucenie skargi następuje z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralną część. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy Godzianów do przekazania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 19/127/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe prowadzenie sprawy pana Roberta Nowakowskiego została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad, sprawy różne. I w tym punkcie przechodzimy do omówienia zagadnień dotyczących przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lenista. I może poproszę panią urbanistkę. Czy tam będzie pani siedziała, może mikrofon? Bardzo proszę, może pani tu usiądzie. No. No właśnie, może jakieś pytania? Czy pan wróci? Dobrze, to ja może powiem. No dobrze.
Państwa, żeby zrobić miejscowy plac rozwoju przestrzennego dla wybranego obrębu, to musi ten plac być zgodny ze studium uwarunkowań. Studium uwarunkowań gminy Godziano jest studium z 2002 roku. Jest to studium bardzo stare i dla terenów, bo tutaj to co ja się orientuję, to Państwu chodzi o fermę, żeby nie była ta ferma, prawda? W studium jest napisane, że na terenach rolnych dopuszcza się realizację zabudowy zadanowej i obiektów produkcyjnych większych, uciążliwych. W tym są właśnie plewnie, fermy czy tam. W związku z tym, żeby zrobić plan miejscowy, gdzie pisałoby się, że jest jakieś ograniczenie dotyczące ferm, potrzeba by najpierw zmienić studium gminy. Bo nie można w planie, plan miejscowy musi być zgodny, wspólny ze studium. Jeśli w studium nie ma zakazu, plan miejscowy nie może go wprowadzić. W związku z tym, jak Państwo będą chcieli nawet, żeby był opracowany plan miejscowy, on musi być zgodny ze studium, w związku z tym nikt Państwu nie pisze zakazu relacji fermy. Czy na przykład powyżej 210 DJP, czy coś takiego. Bo to są te fermy najbardziej uciążliwe powyżej 210 DJP. W związku z tym, jeśli Państwa celem jest to, żeby nie można tam było budować tej sztuki fermy, to trzeba zmienić studium najpierw. A żeby zmienić studium, to jest, proszę Państwa, rok, dwa lata. I koniec, po prostu. Nie ma innej możliwości. A czy można odsunąć fermę? Proszę Pana, odsunąć od czego? Od ulicy, od drogi? Tak. No proszę Pana, to już to decyzja wam tak zabudowy. Jest wydana decyzja środowiskowa. Decyzja środowiskowa ustaliła jakieś warunki dla tej fermy i ma moc prawną decyzja środowiskowa przecież, prawda? Nie wiem, czy Państwo zdali decyzję środowiskową dla niej. Na dniach jest po prostu, bo tam pamiętam, że były jakieś tam odwołania do kolegium i Państwo muszą wydać tą decyzję środowiskową. I tam jest raport zrobiony i ten raport pokazuje, że można tą fermę tam zrobić. W związku z tym... To jeszcze nie można w planie zagospodarowania przestrzennego, bo nie chcemy mu zakazać tego pobudować, tylko żeby on odsunął się po prostu. No proszę Pana, dobrze. Można, jeśli nie chcecie zakazywać, żeby się odsunął, można zrobić linię zabudowy w planie miejscowym, ale zrobienie planu miejscowego to jest, nie wiem, rok, półtora roku. A jak już jest decyzja środowiskowa, wystąpi decyzja o warunkach zawodowych i gmina może tylko wstrzymać, wydaje decyzję o warunkach zawodowych na 9 miesięcy, na 9 miesięcy, na 9, przez 9 miesięcy Państwo nie zrobią planu miejscowego. 9 miesięcy to musi być od chwili, kiedy złoży wniosek o decyzję, to jest 9 miesięcy. W ciągu 2 miesięcy musi gmina podjąć uchwałę, jeśli nie podejmie uchwałę o planie miejscowym, to żadne decyzje, a jeśli w ciągu 9 miesięcy od chwili, gdy złoży wniosek, to po prostu po 9 miesiącach gmina też musi wziąć decyzję o planie miejscowym. A w ciągu 9 miesięcy Państwo nie zrobią planu miejscowego. Bo to są procedury, które wymagają czasu. Uchwała, zagadnienia, wyłożenie, projekt tam musi zrobić, przetarg musi się zrobić na plan miejscowy. To jest nierealne, proszę Państwa. Ale jest możliwość, że jeżeli że jeżeli Pan jest zakupnik, to się zgadza, że musi być Pan zagospodarowania przestrzennego, bo musi być zgodny ze studium. Ja to wiem. Tylko, że można w tym planie zagospodarowania przestrzennego nakazać inwestorowi, żeby się on odsunął od linii zabudowy, zgadza się? No można podać linię zabudowy od drogi, jaka będzie, proszę Pana. Oczywiście, że można. Zależy co będzie obejmował plan. No, jeśli będzie w planie, to w planie będzie odległość obiektów takich od drogi będzie taka czy taka. Może. Jeżeli będzie taka jak taka odległość, może być. Sama Pani to przyzna. Nie, no wie Pan, plan w planie miejscowym można wpisać, no jeśli to będzie. Tylko, że w tej chwili, jeśli jest już decyzja właśnie środowiskowa i zaraz wystąpi decyzja o warunkach zabudowy, to... Tak, ale tutaj jest jeszcze stowarzyszenie jest stroną i ono może... W czym jest w decyzji? Nie, stowarzyszenie jest stowarzyszenie, które ma w statucie właśnie chronienie środowiska, jest stroną w tym postępowaniu i można to skarżyć. Ale decyzję o warunkach zabudowy czy środowiskowej? Środowiskowej. To skarżyć. No właśnie. Środowiskowa. Środowiskowa.
SKO. Czyli decyzję można zaskarżyć wyżej. Ja nie chcę zaskarżyć ze środowiskowo, bo to co ja wiem, to wychodzi w tym momencie, że nawet powyżej wielkości 50 metrów to jest się nie już stroną. Ale to jest jako jakaś tam... Wie pani co, tutaj to stowarzyszenie ma wpisane zadanie statutowe, tylko chyba pan mówi o czymś innym i nie wiem na którym etapie chce się skarżyć o decyzję. Bo w tej chwili jest tak, że poszło odwołanie tutaj strony, czyli wnioskodawcy do SKO, SKO cofnęło do ponownego rozpatrzenia, uznając ją jak absolutnie zgodną. I teraz od której decyzji chciałby się pan odwołać? Od tej, że mam ją ponownie rozpatrywać, czy od której stowarzyszenie się będzie odwoływało? No, decyzja tej, która nam wróciła do ponownego rozpatrzenia? No, to nie rozumiem tego. Przecież to w tej chwili jest tak, że jest niezamknięte postępowanie. Dlatego, że ona wróciła i musimy ją ponownie rozpatrywać. No to państwo się dalej odwołają do SKO, tak? A jak SKO utrzyma na mocy tą decyzję? Wie pan co, panie radny? Można się odwoływać wyżej niż jeszcze wyżej, zgadza się? Jest to prawda. Natomiast wie pan co, teraz mówimy może o pani. Też pan miał inne zdanie niż my tutaj wszyscy, więc szczerze mówiąc, ja bym prosiła panią o jedną rzecz. Tak? Ja chcę tylko pomóc mieszkańcom. Ale my też chcemy. Bo temat jest zamknięty, planu nie będzie. Znaczy proszę pana, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak. Jest podjęta uchwała o przystąpieniu do planu miejscowego, do sporządzenia planu miejscowego. Tylko jakby problem polega na tym, że tutaj grupa mieszkańców złożyła również wniosek o to, żeby go ograniczyć, czyli żeby nie dotyczyło całej tej miejscowości. I tutaj jakby prośba do pani, co my mamy teraz zrobić? To można ograniczyć, no. Można zmieniać tą uchwałę, tą uchwałę No to trzeba teraz zmienić uchwałę po prostu, że zmienia się granice obszaru opracowania. Nie to jakby nową uchwałę zmieniającą to, że zmienia się granice opracowania po prostu. Ja się chciałam zapytać, jakie są ewentualne koszty takiego miejsca? O, proszę pani. Ja ostatnio byłam w gminie Rydny i oni robią też takie plany miejscowe. Na tereny głównie rolne same, bez zawodowe mieszkanie, bez budynków, które są przy drogach, prawda? I tam 5 takich planów robią. Bo te chcą ograniczyć właśnie ferme do 210 DJP, żeby nie były powyżej. No to ceny tam się wahały, 5 mają planów. To ceny się wahały, nie wiem, najdroższa była 39 tysięcy. Mieli 20 tysięcy. W tej chwili robią 4 plany, to 120 tysięcy, a 45 planów. A to studium, jakie jest koszt? No a studium, proszę pana, to też jest koszt. Ja nie wiem, może 50 tysięcy, może 100 tysięcy. To są ceny. U państwa jeszcze jest o tyle gorzej, że tam w tamtej gminie niedawno mieli robione studium, no, więc tam jest ocena fizjograficzna i tak dalej. A tutaj trzeba jeszcze zrobić takie oceny fizjograficzne. Oni mają już tą ocenę, oni nie muszą robić do planu miejsca. Bo studium jest tam przed 2 czy 3 lat, ale to trzeba zrobić, że plany miejscowe jest ocena fizjograficzna, która kosztuje, plan miejscowy, prognoza środowiskowa, prognoza ekonomiczna. To są opracowania, które są zrobione razem z planem miejscowym. W związku z tym to wchodzą takie koszty. Są takie koszty. Rozmawiamy o tych parametrach, które się z ZJP, bo tutaj chcemy zmniejszyć jeszcze mniejszą, bo to tutaj jest plan. Bo to takie rozmawiamy o takim budynkach. Czyli to 200 tysięcy DJP musiałoby znajdować się w pewnej odległości. A jeżeli te mniejsze DJP, to w jakiej odległości? Też by to trzeba było warunkować. Jeszcze muszę dołączyć. Czyli w takim wypadku, bo DJP to jest duża sztuka przeliczeniowa, czyli wszystkie zwierzęta wchodzą w to. I te budynki, które się znajdują w tym terenie, przykładowo w strefie zabudowy, typu mają gdzie krowy, inne zwierzęta, bydło na tej działce bliżej zabudowy, jak to wchodzi w ten skład? Jeśli to jest działka i oni mają zabudowa zawodowa i tutaj mają jakąś podobne i tam później kupują następny budynek z podobną, to się liczy łącznie. Łącznie. I to do 210, bo to są inwestycje mogące zacząć oddziaływać na środowisko, zawsze znacząco i potencjalnie.
i te potencjalne są do 210 DJP, a powyżej 210 są znacząco, zawsze oddziałujące na środowisko. Po prostu są te no, większe inwestycje. A przy zabudowie tutaj mieszkaniowej, nie wiem czy do 100 metrów, czy to ileś, to można tylko do 40 DJP. Blisko tutaj. To jest młodość, chyba bodajże 100 metrów, bo tam tych mieszkań, tam są jakieś to no, dokładniejsze, ale mniej więcej, to jest, można tylko do 40 DJP. A do 60, jeśli się trochę dalej zrobi, to do 60 jest to, że niepotrzebna jest decyzja środowiskowa. Bo już do 210 to jest potrzebna decyzja środowiskowa i tutaj w tym jest decyzja. To się jest tam chyba jest do 210. Do 210 jest. Przepraszam, ja jeszcze chciałbym uściślić to pytanie, bo tutaj właśnie na poprzednim zebraniu prezes Wojewódzkiego Stowarzyszenia mówił, że można rozgraniczyć budynki, powiedzmy tam chlewnie na różne. Zwierząt na różnych firmach. Bądź kurie, bądź czego innego. To się liczy się łącznie. Łącznie się to rozporządzenie wydaje. Mnie się wydaje, że się liczy łącznie. Tak, ale chodzi o to, że nie ma takiego rozgraniczenia, że przewodniczący telefon na rusza można utrzymywać no, tam w jakimś założonym wielkości firmy RP, powiedzmy w odległości 500 metrów, a na grubej sztuce albo w ogóle zwierząt można utrzymywać. Proszę pana, nie odpowiem panu, bo nie znam się na tym. Nie wiem. Ja to, co ja wiem, że po prostu się liczy łącznie DJP. I nieważne, czy to jest taka, czy ten podobna. No ilość zwierząt hodowlanych jest tak. Także, żeby tutaj ograniczyć, to musi być najpierw studium zrobione. Jeśli chce się ograniczyć, to plan miejscowy nie ograniczy. W tym momencie, bo państwo mają stare studium. A robić studium, no to też jest masę pieniędzy. Tym bardziej, że ponoszą pracę nad ustawą nową oprogramowaniu, gdzie jest mowa, że studium ma być zlikwidowane. To już dobre. W związku z tym ja nie wiem. To się wszystko tak zmienia, trudno mi powiedzieć. Ja jeszcze do pana radnego chciałem się spytać, czy się zapoznał z raportem środowiskowym, bo tak jak wcześniej tu powiedział, że nie broni rozwoju i budowy budynku inwentarskiego. Faktycznie. Pierwsze była zrobiona karta przedsięwzięcia i pierwsze plany budynku były w zabudowie, no nie wiem, około tam 100 metrów. W tej chwili budynek jest odsunięty, ponownie był geodeta, wymierzył i budynek jest od drogi publicznej odsunięty o 300 metrów, no niecałe. Proszę pana, powiem panu w ten sposób, to chodzi o to, czy mieszkańcy się do tego. Bo jeżeli mieszkańcy chcą to mieć, to po prostu będzie parę mieszkańcy będą chcieli mieć wszędzie, ale to staje jakaś inwestycja, to są zawsze tam zgodzą. Na dobrą sprawę, że pan ma rację, bo weźmy od nich, rząd prowadzi ustawę, że w Polsce zakazać jakiejkolwiek hodowli, zróbmy ciekocinek z całego kraju. Nie mam problemu. Wieś jest wsią, miasto jest miasto. No tak, my nie chcemy tutaj ograniczyć budowę chlewni, tylko chcemy, żeby ograniczenie tej uczelni wchodzą w budowę. Coś, to w ogóle nie mamy jeszcze bliższe odległości. Ale chwileczkę może pani, proszę się określić, ja jestem osobą, która akurat jest za tym, żeby taki plan zagospodarowania przestrzennego powstał. I teraz powiem o, przedstawię argumenty, które przedstawiałam już na zebraniu wiejskim. Argumenty te przemawiają za powstaniem, za opracowaniem takiego planu. Przepisy przepisami, a rzeczywistość rzeczywistością. Jest tak, że niestety, ale nasza wieś się zmienia. Struktura wsi zmienia się w ten sposób, że to już nie małe ogórki i nie małe jakieś tam chlewiki, tylko to są olbrzymie chlewnie na tysiące sztuk. W przypadku Nisna jest tak, że w promieniu 150-200 metrów już istnieją dwa takie budynki. Jedna chlewnia na tysiące sztuk i druga obora. A znowu tam jakieś sto ileś tam sztuk, czy więcej krów, czy bydła. I teraz w odległości 50 metrów od tychże właśnie powstaje trzecia, o której tutaj mówimy, że nie ma możliwości 50 metrów jedna od drugiej. I teraz jest to działka w centrum wsi. Pan, który
działka nie zabudowana. On sobie tu buduje w centrum wsi, mieszka gdzie indziej. Nie wcale w swojej zabudowie. Teraz tak, w pobliżu 150-200 metrów znajduje się szkoła, świetlica miejska, teren rekreacyjny dla mieszkańców, który zresztą wójt zrobił dalej. Jest boisko szkolne. No i teraz, proszę Państwa, powstaje następna olbrzymia chlewnia. To, co się dzieje, to już widzimy. Mianowicie, po pierwsze, możecie sobie Państwo wyobrazić smród z tego, co jest. Ja akurat mieszkam w odległości większej trochę, powiedzmy, że jakieś 400 metrów. Kiedy jest jeszcze tak jak teraz? To jest od budynku planowanego do odcinkowy, ponad 400, prawie 500 metrów. Nie ma. Czy jak nie ma, jak jest ja mówię o tym, co teraz jest. Ja mówię o tym, co już jest teraz. Teraz jest tak, że w okresie zimowym, powiedzmy, tego nie odczuwam. Ja również tam ale latem, w sytuacji tej fermy, która już jest, to jak się okno otworzy, to niestety, a latem były upały, to ten smród rozchodzi się równo na wszystkie, we wszystkie strony. I niestety, ale śmierć. Po drugie, wyobraźcie sobie Państwo, że jest to tak zwany tucz nakładczy. Czyli setki, tysiące świn trzeba do Lisna zwieść z Danii, po czym, piramie oczywiście, po czym przywieźć im pasze, oczywiście kolejne kiny, po 4 miesiącach te właśnie setki, tysiące świn wywieźć z Lisna. Droga ma 6 metrów. Wyobraźcie sobie Państwo ruch mieszkańców, dzieci do szkoły idące, brak chodnika. To już jest problem. Wyobraźmy sobie, co będzie w sytuacji drugiej, takiej następnej chwili. Dalej, następna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Nikt nie zbadał, nikt nie obliczył, jakie będzie zużycie wody. W przypadku następnej jeszcze chlewni. Wodociąg, który istnieje dla Lisna, obsługuje dwie wsie. To nie jest samo Lisno, to jest, są także rzeczki. Sprawdźmy, czy wystarczy wody w sytuacji, kiedy tej wody już zaczyna brakować. To są takie sprawy, o których to są te argumenty właśnie. I jeszcze następna rzecz, o której chciałabym powiedzieć. To, co Pani mówi, że nic się nie da zrobić, bo studium stare, bo czasu nie ma. Proszę Państwa, musimy się z tym zmierzyć. Tak jak powiedziałam, wieś się zmienia. To nie jest problem Lisna, to jest problem całej gminy. Być może za rok, za dwa w następnej miejscowości ktoś sobie wskoczy z pomysłem w centrum świetle wsi budowania jakiegoś chodnika. Wracam do takiej gminy Żuromin. Możecie sobie Państwo obejrzeć w internecie, gdzie pani burmistrz akurat jest bezradna. 60 górników, jeden przy drugim, bo nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. I przyjeżdża inwestor. Wyobraźmy sobie, że on nie mieszka w ogóle na terenie gminy Żuromin. Jakiś pan ma kasę, wykupuje sobie kilka hektarów ziemi i właśnie przyjechał. 8 tysięcy sztuk świń planuje sobie wybudować w gminie Żuromin właśnie następną olbrzymią fermę. I pani burmistrz płacze, bo wie, że nie ma żadnej możliwości zablokowania tej inwestycji, bo brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego no, trzeba, mnie się wydaje, że Godzianów nie jest odosobniony. Gminy ościenne, gminy w Łowickim, w ogóle nikt na tym nie dyskutował, po prostu plan zagospodarowania przestrzennego jest i nie ma dyskusji. Po to, żeby ograniczyć, żeby zrobić porządek z takimi właśnie budowlami. Zmierzamy się z przyszłością. Ja akurat nie jestem, żeby nie było, że jestem przeciwna czy komukolwiek, żeby się rozwijało, absolutnie nie.
Nie mam takiego zamiaru i przyznam, że akurat być może, że nie będę tutaj mieszkać, a moje dzieci nie wynika z tego, żeby też tu mieszkać, więc naprawdę jest mi gancygal, czy ta chlebnia powstanie, czy nie, ale występuję w imieniu mieszkańców, którzy, a jest takich sporo, pobudowali się w Liśnie, wzięli kredyty, właśnie w samym centrum tutaj, powiedzmy wsi. I nie po to pewnie, żeby teraz wąchać, ja wiem, że wieś śmierdzi, wiem, bo się wychowałam na wsi, wiem, że wychowałam się na wsi, mam do czynienia ze wsią, mamy gospodarstwo, ja wiem, że wieś śmierdzi, ale wyobraźcie sobie, że smród z chlewni, smród grojowicy rozłożonej po polach, a są to setki tysięcy ton grojowicy, no gdzieś to trzeba wylać. To nie jest obojętne dla zdrowia. To nie jest obojętne dla zdrowia. Tu nie chodzi wcale o to, że komuś pod nockiem śmierdzi. Nie, 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 proszę Państwa. To jest sprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. I powiedzmy to sobie wprost. Także niestety uważam, że wcześniej czy później gmina będzie musiała znaleźć pieniądze na to, żeby w każdej wsi zrobić porządek. Żeby nie było sytuacji, że przyjedzie sobie pan skądś tam, który tu wcale nie mieszka, wykupi kawałek ziemi i wybuduje, co będzie chciał, łącznie z wysypiskiem śmieci, bo wszystko wolno. Także jest to przyszłość, z którą po prostu musimy się zmierzyć. To nie jest ta wieś, która była w roku 2002 jeszcze, o której tu pani mówi. Ja wiem, studium jest stare, ale trzeba się zmierzyć z tym i studium być może nowe. Zresztą nie tak dawno czytałam w internecie, że grupa uczonych z Uniwersytetów Europejskich zwróciła się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zakaz budowli ferm zwierzęcych na tysiące sztuk. No bo nie łudźmy się, jest to zatrucie środowiska. Także apeluję do rady, żeby weszli do sprawy poważnie, żeby nie lekceważyli tematu. To, że pieniądze ja wiem, to, że czas ja wiem, spróbujmy coś zrobić, żeby nie topić się w takim smrodzie i żeby mieszkańcy po prostu nie musieli się męczyć jedni z drugimi, bo ferma taka, jedna druga powoduje konflikty między ludźmi. Nie łudźmy się. I tak właśnie będzie. Po co mamy sobie psuć życie jedni drugim? Bo mamy jakieś tam ambicje, nie wiem, że wszystko można. Nie można wszystkiego, bo czynnik ludzki też jest ważny. Także dziękuję bardzo. Ja muszę do tego dążyć. Jak próba, jeżeli ja chciał w inny sposób rozwoju typu grunta, nie wiem, jakiś punkt składowy rozbiórki samochodów, typu tam środka, albo że ten test, jakbym chciał założyć większe przyłącze prądu, czy to musiałby być lepiej w takim razie do kraju przyszłego? Nie, chodzi mi konkretnie, żebym trzeba większe przyłącze prądu, bo planowałbym postawić piekarnię, bądź... No, ale piekarnię pan planuje postawić, to albo decyzja jest, albo plan... Czyli to też muszę w decyzji środowiska? Pana. No, musi być decyzja o warunkach zabudowy, ale pan decyzja o warunkach zabudowy to nie jest tak, że każdy dostaje decyzję o warunkach zabudowy. Bo trzeba zrobić analizę urbanistyczną, nawiązanie funkcji sąsiadującej. Jak pan nie ma sąsiadującej funkcji, to pan nie dostaje decyzji. A poza tym, jeśli to jest inwestycja w tych, no, zasilniki, co rozporządzenie mówi, oddziałujące na środowisko, to trzeba tę decyzję środowiskową dostać. Żeby zrobić decyzję środowiskową, to trzeba by raport zrobić, czy to inwestycja, czy wymagana decyzja, czy nie wymagana decyzja, a później, czy dostaje pan decyzję żołnierza, też nie wiadomo. A jak chce pan plany miejscowy, to musi być to uwzględnione w studium warunkowym. Czyli normalnie my musimy, jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek plany przyszłościowe do danych działek, musimy mieć studium. Musi być studium, tak, bo inaczej jak nie ma studium, to planu miejscowego nie można zrobić tak jak pan chce. Musi być jakieś studium, kierunki rozwoju, i studium musi być to uwzględnione. Także to jest zawsze powiązane. A tak a propos tych uciążliwości, to ostatnio się zostało zmienione bodajże, to jest stron. I kiedyś było tak, że bodajże
ten ciąg czegoś tam był, nie wiem, powyżej 100 metrów czy ileś, on został zmiany do 50 metrów. Między panią, że tam szkoła jest 150 metrów. Ona już nie jest sprawą. Bo jak działka ma to, od działki czy 50 metrów, zostało to zmieszczone nie tak dawno, chyba w tym roku, czy na początku, poprzednim roku, do 50 metrów, że tylko jeśli ktoś jest powyżej, że 50 metrów już nie jest sprawą. Nie ma nic zapowiedzenia to nie protesty, że można zrobić sobie jakieś wysypisko, czy właśnie fermy i tak dalej. I działka dalej, 50 metrów już nie jest, ale nie można protestować po prostu, bo tak jest zmienione prawo. Właśnie dlatego chcemy uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby uniknąć takiej sytuacji. No ale to muszą Państwo się Państwo muszą dać do zrobienia studiów. No to chciałbym temu właśnie. Coś trzeba zrobić. Nie możemy dać, żeby. Ale Aniu, przepraszam, ja się przeczę, bo Ania tak powiedziała, ale jak w tej chwili to zostawić, to akurat się nie dowieczył. By nam w tej chwili więcej gnojów w okolicy koło nas wywozi się gnojówki, jak ja nawet na przejdę niśnie. A mówi, że tak się będzie ta gnojowica. Tak to przesadzam, bo każdy wywozi. I najbardziej przeszkodowe jest na wiosnę i na jesień. Masz rację. Ale jakbyście sami nie wywozili. I ty mówisz, że ten. Ja w tej chwili ponoszę duże koszty, bo wynajmuję samochód, żeby to wywieźć mi stąd. A mówi się, że to śmierć. No to trochę już trochę nie tak. No więc skoro wynajmujesz samochody, to znaczy, że nie jesteś w stanie samodzielnie się z tym uporać. To masz tą odległość. Nie, staram się o to, żeby drugie miejsce dla mieszkańców. Bo mógłbym wywieźć tutaj wszystko. Nie, wywiezienie gnojowicy to jest tylko tam jakieś etapy, stąd trzeba wyjść. To nikt tego nie reguluje. Chodzi o to, że cały czas mieszka się w sąsiedztwie takich brzydkich zapachów. Tak? No nie ma ustawy odorowej, miała wprowadzić ustawę odorową, ale nie chcieli wprowadzić tego, bo to jest nie do ogarnięcia, no nie można tego ogarnąć. I dlatego w tej chwili nie wprowadzi i nie ma tutaj, jak się robi decyzję, czy raport środowiskowy, to przecież jest motorowa organizacja, na środowisko i skoro jest nie jest to osobami, to znaczy, że nie ma takiego, a że śmierć. Pan tutaj zgłasza chęć. Bardzo proszę. Jak później, jeżeli już by ten plan został zagospodarowany, panie wprowadzony, jeżeli tam są objęte pewne rodzaje budowli, które można stawiać, są pewne, których nie będzie można stawiać, są pewne odległości zachowania, co w momencie, kiedy na przykład ktoś postanowi sobie postawić zwykły dom w planie, gdzie plan tego nie obejmuje. I teraz się chciałem zapytać, kto za to płaci, za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, podczas wtedy, kiedy ten plan zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzony, jakie to są koszty? Bo wszyscy wprowadzamy, ja akurat osobiście też jestem dużym hodowcą i tutaj pani się odniosła do mnie. Natomiast chodzi o sam fakt taki, że uważam, że nie słyszałem, żeby na liście, oprócz pana Roberta w tym momencie, który tam planuje pobudowanie 136 JP, to pani może sobie wyobrazić, czy to jest dużo, czy nie, bo pani się co na co dzień z tym bardzo średnia, bym powiedział, albo nawet do tych mniejszych zawieszona. To po pierwsze. To jest. No to i tak by się mieściło, więc ta pewnie nie wiem, no natomiast kto później za to płaci? Dlaczego jest tylko ustalane dla samego rolnictwa? Bo jeżeli jest robimy, to róbmy dla wszystkich. Dlaczego w Beniśnie ma być tak, a w Kodzianowie jest dużo bliżej, są inwestycje poprowadzone, dużo gorzej śmieci. Tu jest centrum, bo tu jest gmina, tu jest szkoła, tu jest kościół. U nas nie ma kościoła, jest szkoła, która słyszałam, że ma być niedługo zamknięta. No tak. I później jest, rozmawiamy o tym, że to jest, i to nie są odległości 100 metrów, tylko to są 400 metrów, a to pani Ani to jest kilometr. To po pierwsze. Rozumiem. A ja też nie widzę osób, które tutaj są powiedzmy bliżej tej chlewni, które są zainteresowane. Są dwie osoby, które tak naprawdę, czy trzy, które cisną ten problem. Ja rozumiem, że gmina jest bogata i 100 tysięcy czy 150 tysięcy to jest żaden koszt dla tej gminy, bo 1 600 000 kredytu do tego 100 tysięcy dołożyć to jest 1 700 000, to jest żaden koszt. Ale mnie interesuje od strony tej drugiej, bo jeszcze, może jak pan uda, to chciałbym pożyć jeszcze ze 30 lat, może coś mi się uda, mam dzieci, może chciałbym postawić domy. Jeżeli tego teraz nie przewidzę, kto przewidział 10 lat temu, czy fotowoltaikę będzie można postawić? Kto? I w tym momencie, kto by to zmienił?
do prawa gospodarowania przestrzennego, by tego nie przewidywał, nie można by tego było zrobić. No trzeba by zmienić plan i zmienić studium, no studium też. Dokładnie, to za to nie zapłaci. Gmina na pewno za to nie zapłaci, bo to zapłaci prywatny człowiek, inwestor. Nie zastanówcie się, proszę, jeżeli będzie zapłacić. Panie Janku, pan co mówi, to tak naprawdę, co sprawdziliśmy, to tak naprawdę 10% się pokrył. Pozostałe mówi pan po prostu rzeczy, jakby pana nagle pan dopuścił. Teraz ktoś, kto by zweryfikował, kto się na tym zna, to 10% prawdy łącznie z pana prezesa. Nie będę dalej ciągnął tego tematu. Proszę pana, to co jest ja, pan, ja może pan budować. Ja też nie planuję budować. Nie słyszałem, żeby na liście był kolejny inwestor, który chce w ogóle cokolwiek stawiać. Wszyscy się wyludniają, wszyscy się wyprowadzają, dostają sami emeryci i jest nas raptem może trzech, może pięciu, którzy planują coś planować. Ja jestem największy, jestem tak zadłużony, za przeproszeniem, że nie wiem, czym nie będzie stać, żeby cokolwiek postawić w następnych kilku latach kolejny budynek. Ale jeżeli państwo uważam, że 200 tysięcy, gdzie jest dziurawa droga, przystanki się bawą, inne powstaje budynek 5000 metrów kwadratowych, nie 700 metrów, 5000 metrów kwadratowych będzie się i o tym się nie mówi. Wody będzie do oporu wtedy, podejrzewam. I o tym też nie. Samochodów jeszcze więcej i o tym się nie mówi. Mówimy o czymś, co jest po prostu irracjonalne. Po prostu to jest irracjonalne. Ja nie wiem dlaczego. Ja rozumiem, jakby to było rzeczywiście zagrożenie środowiska. Ja rozumiem podwyżej plus tutaj odpełnia postać chlebna, nie wiem, czterokrotnie większa, czy tam pięciokrotnie większa, że tam jest naprawdę przemiał duży. Ja to rozumiem. Ale rozmawiamy o budynku, niech pani sama, jeżeli, bo pani na pewno jest panią pańską i musiała i wie pani, że to jest 136 wyjątków. Tak? No. Czyli to jest powiedzmy budynek 800, może 900 tucznika wejdzie to w jednym rzucie razy ten. Czyli tylko jest jedna kwestia, że już to jedna chlewnia, która jest tam ponad 2000 sztuk i 50 metrów obok, będzie budowana druga chlewnia na 900. Dobrze. Czyli razem mamy już ponad 300. I drugie, jeśli już jestem przy głosie, to jest taka sytuacja, że było cały czas zmawiamy wszystkim radnym, bo znaczy wszystkim, nie wszystkim, rozmawiałem z kilkoma osobami i było cały czas przedstawiane, że ta chlewnia mieści się 50 metrów od drogi. Nie było mowy cały czas, że jest 20 metrów tylko bliżej niż tutaj Bogdanowa. I jeżeli kilometr dalej czuć, ludzie jakoś oprócz tam pojedynczych osób, nie widzę tak samo zainteresowania z naszej kolei. Ja nie jestem przeciwny. Jeżeli rada.